Jeżeli chodzi o wskaźnik aktywności zawodowej, w Polsce on rośnie. Natomiast pytanie, czy to już jest sytuacja dobra? W naszym przekonaniu nie. Przede wszystkim my mamy stosunkowo niski wiek emerytalny, mówię tu przede wszystkim o wieku emerytalnym kobiet, 60 lat. Obniżenie tego wieku emerytalnego jest jakby odwrotnym trendem niż w Europie, gdzie raczej dąży się do wydłużenia pracy zawodowej. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest jednak cały czas wysokie aspiracje edukacyjne Polaków. Duży odsetek młodzieży studiuje, co oznacza również opóźnienie wejścia na rynek pracy. I taką dość charakterystyczną cechą dla Polski jest to, że okres studiów nie jest okresem aktywności zawodowej, czyli nie ma sytuacji takiej, kiedy studiujemy i pracujemy. W Polsce dominującą tendencją jest po prostu, że się studiuje, jest to okres nauki. Jeżeli chodzi o aktywność zawodową również, to w tej chwili rynek pracy jest dość korzystny dla pracowników, jest otwarty. Pracodawcy jasno mówią, że potrzebują pracowników, obniżają wymagania w stosunku do pracowników. Widać wyraźnie, że wynagrodzenia rosną, mówię o wynagrodzeniach przeciętnych, więc raczej te bariery wejścia na rynek pracy są mniejsze. Natomiast w pewnych grupach społecznych można mówić o dezaktywizacyjnym oddziaływaniu świadczeń społecznych. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o 500+, ale mówię o całym systemie na przykład świadczeń socjalnych. Części osób, które są nisko kwalifikowane, tym samym mogłyby uzyskiwać stosunkowo niskie wynagrodzenia. No jest to mniej korzystne finansowo niż pozostawanie pod opieką systemu pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o pojawiający się w ostatnim czasie pomysł, który wypłynął chyba z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, mówiący o premii za pozostawanie na rynku pracy, za każde 2 lata pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, ma być to 10 tysięcy, jest to niewątpliwie zachęta. I myślę, że dla części osób będzie to istotny czynnik, jakby brany pod uwagę przy rozważaniu decyzji o przejściu na emeryturę. To jest też taki moment na rynku pracy, kiedy rynek potrzebuje pracowników, więc jakby są te miejsca pracy wolne i nie ma takich czynników, które w przypadku wysokiego bezrobocia by oddziaływały, czyli no raczej tendencji do wypychania starszych pracowników z rynku.